Ała, kurwa! Jego mać. Ugryzł. O proszę, jeszcze mi palucha rozwalił. No co za gnój! Cześć, witam serdecznie na pierwszej po-covidowej wyprawie na szczupaki. Jest czerwiec i dopiero to jest pierwsza wyprawa na szczupaki po covidzie, po tej zarazie dziwnej. No i zobaczymy, szczupaki trochę odpoczęły, zobaczymy, może coś się uda złowić. Tradycyjnie będę próbował gumy, jerki, zobaczymy, cały czas spinning. Kurwa, z pudłową. Kurwa, z pudłową. Ach. Kurwa, jego mać. Piękna pogoda się zrobiła. Super. Dobrze, że wziąłem parasol. O, siema. Piękna pogoda. Na jeziorze, sztorm znowu. Co nie pojadę, to sztorm jest. Dobrze, że wziąłem parasol. Trochę tak jakby pogoda się popsuła, co? Dobrze, że te irlandzkie ulewy są 10-minutowe, może zaraz przejdzie. No i dobra, i tak jak mówiłem, irlandzkie ulewy 10 minut trwają. Teraz pewnie rozpogodziło się na godzinkę i znowu będzie ulewa 10-minutowa. Także nie ma tragedii. No i dobra, chyba jest rybka. Jest, 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 jest. Kurczę, za późno włączyłem kamerę, miałem wyłączoną kamerę. No, uciekaj, uciekaj. Nie duży, ale... ale chyba silny. Siedział przy trzcinach. No, ciągnie, ciągnie. Dawaj, dawaj. Kurczę, aż mi pontonem obraca. Ale maluch. Maluch to będzie 60 cm będzie. No. Pomęczę go trochę, kurczę, nie będę się spieszył. No dobra, chodź do siatki. To nawet chyba nie będzie 60 cm. Chudy? To za chudzielec. O, Boziu, Boziu. Nareszcie pierwszy, pierwszy po kwarantannie. Ale maluch. Ale się skurczybyk zapiął. No teraz się owiń cały, owiń się, kurde bela, no. Żyłkę. Dobra, rybka siedzi w areszcie. No i oto pierwsza rybka, nie za duża, metra nie ma, czyli się nie liczy, nie? Jak nie ma metra, to nie jest rybka, to nie jest szczupak, taki pistoleteiro, no zobaczymy ile on ma tam centymetrów. Ała, kurwa, jego mać. Ugryzł. 64 centymetry, no nie ma metra, to nie jest ryba, to nie jest szczupak, no co to za rybka jest? To jest jakiś śledź, nie? O proszę, jeszcze mi palucha rozwalił, no co za gnój. No dobra, pokaż się tutaj do kolego.
Co ty sobą reprezentujesz, powiedz? Taki śledziuch. Ale nie zamykaj ty gęby, bo mnie ugryziesz znowu, no. O, taki śledziuch, proszę bardzo. Proszę, 64 cm. Jeszcze mi palucha ugryzł. No co za gnój jeden. Dobra, uciekaj do wody. Już cię tu nie ma. Nie chcę cię widzieć. No kto za gnój jeszcze mi rozwalił palucha? To zabezpieczny weekend. Czyżby? Rybka? Nie. Po kamieniach poszurał. Chyba jest. Chyba coś tu się zaczepiło. To nie może być duża ryba, jeśli w ogóle. Oj nie. Idziemy na pusto. Chociaż... Okoń! Boże święty! Ten okoń jest mniejszy od tego woblera! Ale jaja, nie? Boże święty! Ty żyjesz, okonku? Takiego ataku to ja się w życiu nie spodziewałem. Co oznacza, jak są małe okonie? Że nie ma szczupaków. Dupa. Dobra, wracaj. Wracaj, maleńki. Jest! Kurde, nie wierzę! Zerwał się. Puścił mi! Jak to możliwe, że puścił? Pudłowo, skurczysyn. Jasna dupa, no. Nigdy na tą żabę nie złapię. Kurwa, no. Jakie pudło. Ślepe są te szczupaki, no. Kurde, jakie pudło zrobił, no nie wierzę, no. Ale wyskoczył fajnie. One są ślepe, przecież to tyle pudła. Już nie wiem, czwarte pudło potrzebuje. Zeza mają, czy co? Jest! Jest, kurczę, nie wierzę! No w końcu, na sam koniec dnia! Na sam koniec dnia! Rozkładamy podbierak! Ja nie mogę! Ej, się zaplątało wszystko! Zaraz mi pójdzie, zaraz mi pójdzie! Jest czy nie ma? Nie! Poszedł! Ale dupa! Jaki ja jestem dupa! Kurwa mać! Hej! No. No i dobra, i to było na tyle dzisiejszej przygody. Jeden szczupak trafiony, jeden mały okonek, to się nie liczy. To ten szczupak nie miał metra, a okonek to w ogóle nie miał żadnych centymetrów, był mniejszy niż przynęta. No to co to za rybki są? To jest jakaś tragedia. Także do zobaczenia następnym razem. Następnym razem może będzie lepiej. I pamiętajcie, jeśli film się nie podobał, to zapraszam do komentarzy. To można sobie hejtować do woli. Cześć!